Lekko przyszło jako papo. No i dobrze. Słuchajcie, cześć, witamy. Kolejny odcinek. Michał, przywitaj się, mnie nie widać. Jest Michał z nami. Jesteśmy na terenach przedwojennego zakładu radiowego Telefunken. Spróbujemy, na teren nam się udało dostać. Tam mamy budynek sądu, więc musimy w miarę zejść z widoku, więc może zaczniemy od tego budynku, Michał, tutaj, co? No, tak. Zobacz, czy tu mamy jakiś komin, ale nie da się na niego wejść. Dobra, idziemy do budynku. Musimy zejść z widoku. Ochrony nie ma, kamer nie widzę, ale okna sądu są, więc może niekoniecznie, żeby nas było tak widać. Dobra, patrzeć pod nogi. Idziemy do środka, trzeba się schować. Budynek mocno zniszczony, zrujnowany. Zresztą część tego budynku jest już wyburzona, ponieważ, o kurde, ostrożnie, ponieważ budują tutaj już nowe, czekaj, ja za latarki, budują już nowe bloki tutaj na tym miejscu. Na górę chyba już nie wejdziemy. No zaraz zobaczymy, zaraz się przekonamy. Może ja pójdę pierwszy. No idź. Michał lżejszy, ja to jednak swoje ważę. No i co? No dobra. Ściany się walą. Dół czy najpierw w górę? No czekaj, no najpierw dół. Dość mrocznie. Mam nadzieję, że będziemy tutaj sami. Sufit się wali. Tu jest jeszcze zejście do piwnicy. O. Tam. O, to już koniec. To już nic nie ma. No jak nic? No nie ma. Do piwnicy chodź. Kurna, creepy. A, tutaj jest ten. Nie wiem, to chyba była kotłownia, wiesz? Tak mi to wygląda na kotłowni, bo jest, o, no raczej na pewno. Tu jest osmolone wszystko. Więc tutaj to są, wygląda na piece centralnego ogrzewania. To był, ja jestem w piecu teraz. Na 100% tak było. O, tam jest wyjście na zewnątrz. Gdzie? Tam. O, tam. Więc to, słuchajcie, to są na pewno komory od pieca, w którym było palone, żeby ten zakład ogrzać najprawdopodobniej. Dobra, ja stąd wyjdę, może z tego pieca. No to można wejść normalnie z dworu. Dobra, idziemy do góry. Tu jakaś dziura. Nie, chyba nie wyjdziemy. Dobra, musimy wrócić tymi schodami, którymi wchodziliśmy. Ale sklepienie fajne, takie typowe. O, jest jakaś pierwsza hala. Jesteśmy na jakiejś pierwszej hali. O, duża.
jesteśmy cały czas na widoku niestety. Tu mamy jakieś przedszkole z prawej strony. Z lewej strony, przepraszam, więc tak trzeba się poruszać sprytnie, żeby nas nikt tutaj nie wyczaił. Tam są jakieś drzwi z drugiej strony. Tu jest jeszcze, zobacz, gumoleum na podłodze leży. Takie w miarę. Bo tu też mam odpowiednie dzisiaj. Ale nie taki był plan. Tu jest posadzka jakaś. Ale jaki plan? Nie. No nie tu mieliśmy przyjechać dzisiaj, nie? A gdzie mieliśmy iść? A no tak. No. O szyb windy. O szyb windy. Jest winda na górze? Nie ma. Nie. Tam jest łącznik do tego drugiego budynku. To sobie tym łącznikiem później przejdziemy. Tu? Tak, tu jest łącznik do tego drugiego budynku. Widziałem, że można przejść. Lód na podłodze. Tu jakieś kafelki, to jakaś część chyba była sanitarna, bo wyłożono to kafelkami. Tam wcześniej tego nie było. Oczywiście wszystko obsprejowane i wymalowane standardowo, jak to przeważnie bywa. O, tu proszę bardzo. Ktoś tu sobie ognisko robił. Widzę, że dobre imprezy. A, a co to jest? Nie wiem. Tam coś jest. Jakieś rzeczy. Aha. A nie, to jest... Słuchajcie, o właśnie, fajna sprawa. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale tam jest ściana tego budynku nowego, który przylega do tego zakładu, bo ten zakład jest powoli wyburzany i na jego miejsce powstają nowe bloki. I to jest, za tym oknem widzimy ścianę jednego z tego bloków, z tych bloków. A tak w ogóle to firma Telefunken, trochę historii będzie, powstała w październiku 1933 roku, i była jedną z niewielu konkurencyjnych dla polskiej filii Philipsa, czyli zrobione konkurencja dla Philipsa. Początkowo zatrudniała jedynie 30 osób. O, tu mamy pozostałości po łazience. Widać wyraźnie, że tu była kiedyś łazienka. Jeszcze nie tak dawno, myślę. Słuchajcie, firma na początku zatrudniała jedynie 30 osób. Mieściła się na działce o powierzchni 3200 m2, na której zostały wzniesione zabudowania, w których właśnie w tej chwili jesteśmy. Firma została zakupiona w 1937 roku. Nastąpiła szybka rozbudowa tych budynków, które do tej pory tutaj były. A zatrudnienie wzrosło aż do 700 osób. Na początku 1938 roku firma była jedną z najpotężniejszych firm tego typu w naszym kraju. Produkowali radioodbiorniki powszechnego użytku. To się tutaj produkowało. Niestety wybuch II wojny światowej zakończył dynamiczny rozwój firmy. Firma upadła. Budynki należące do Skarbu Państwa przechodziły później w różne miejsce. Mieściły się tu w obecnych czasach między innymi wytwórnia puszek i konserw i przetworów mięsnych, filia zakładów mięsnych w Rembertowie oraz później w następnym czasie filia zakładów odzieżowych Kora. I to była ostatnia działalność prowadzona tutaj, w tych budynkach. Dalej budynki opustoszały. I w stanie takim, jak widzimy, o, ta klatka schodowa jest w dużo lepszym stanie niż tamta. Myślę, że będzie bezpieczniej. I w stanie takim, jak widzicie, stoją do dnia dzisiejszego. W tej chwili zostały sprzedane firmie deweloperskiej, która je po kawałku burzy i stawia na ich miejsce nowe apartamentowce. A my wchodzimy na kolejne, ostatnie piętro tego budynku, poddasze. Wow!
No nieźle. Wygląda to nieźle, rzekłbym. Co? No nisko, nisko. Ciekawe, co tu było. Tu mamy szyb windy. Ta, to maszynownia była na dachu. Generalnie rzecz biorąc. O, zawalony jest ten szyb. Więc to, a może i komin? A może i komin? Nie wiem, bo zabudowane jest od środka. Nie mam pojęcia. A jednak może masz robić. Tu był dźwig, na pewno. To tamto był komin. Tu jest resztka dźwigu. Dobra, widać, że to jest resztka dźwigu. Tak, tak. Staramy się trzymać z dala od okien, bo z drugiej strony jest ulica. Nie tak wejście było na przypale przez dziurę w płocie od strony ulicy, więc mam nadzieję, że nikt nas nie widział. I nikt nas stąd zaraz nie... Nikt nas tu nie przyłapie. O, stąd widać te budynki za oknem. Przejdziemy dalej. Tu znowu mam jakąś... A, to jest ta gorsza klatka schodowa, po której żeśmy szli. No, ta wygląda nieciekawie. Wrócimy sobie tamto, nie? No, ta jest gorsza. Może nie spadnę. Tak, ta część budynku jest w gorszym stanie. No w ogóle już z zewnątrz było widać, że ta, w której jesteśmy, jest w gorszym. Ta, do której przejdziemy tym łącznikiem, jest w lepszym stanie. To widać, że imprezki są na porządku dziennym. Tam było ognisko. Tutaj flaszeczka po piwie. Tu Doritosy. A tu mamy budynek przedszkola i sądu. To może niekoniecznie się tam wychylajmy. Słuchajcie, pierwsze odcinki kręcimy w naszym mieście rodzinnym. Ja się tutaj wychowałem i szczerze mówiąc nie pamiętam, żeby te budynki były czynne. Nie mogę, nie znalazłem informacji, w którym roku zamknęli. Mówię, ostatnia działalność to Kora, zakłady odzieżowe, filia zakładów odzieżowych. Takie informacje znalazłem w internecie. Natomiast nie bardzo... No właśnie, tak mi się wydaje, że jesteśmy w łazience. Tu jakaś szafa. Natomiast nie bardzo wiem, w którym to było roku. Także jak ktoś wie, w którym roku zamknęli te zakłady, to proszę o informację w komentarzach. Kafelki odpadają ze ścian, no ale nie ma się co dziwić. Ja to mam zawsze Pietra, jak chodzę po takich rozwalonych schodach, bo jednak duży ze mnie chłopczyk, ponad 100 kg żywej wagi, może być różnie. To, że Michał przejdzie pierwszy, to wcale nie oznacza, że ja też przejdę, ale echo. A jeszcze w tą stronę nie szliśmy tutaj. Tam jest chyba wyjście na dach. Możemy spróbować wyjrzeć przynajmniej. Idziesz, Michał? Idziemy. No tu chodź jeszcze. No. A, to jest maszynownia dźwigu, ewidentnie. Bo tu jest... Tu był silnik od dźwigu na 100%. Kurna, jaki psyf. O, i tu na dole widać szyb. To jednak była winda, to zasypane. To widać to teraz tam na dole. Także to ewidentnie była maszynownia dźwigu. Co to? Pies jakiś? Pies, dobra. Spoko. Ślisko? Ale zerknę przynajmniej. No tak, dach ośnieżony. Zresztą na dachu to byśmy byli widoczni jak kaczki, chyba. No tutaj z tego budynku, który widać naprzeciwko. Ale tam jest ta maszynownia główna dźwigu, widzisz? Tego głównego dźwigu na tym dachu. No ale nie będziemy ryzykować. Nie wiadomo w jakim stanie jest dach, tym bardziej, że jest przykryty śniegiem. Lepiej nie. Fajne okrągłe okienko. Z widokiem na dziedziniec. Dobra, to zejdziemy do tego łącznika. I idziemy tym łącznikiem na dół, nie? No, tutaj szybko, bo mamy okna z tyłu. Za filar. Dobra, jest łącznik.
łącznik łączący dwa budynki, którym my sobie teraz przejdziemy. A ja zrobię zdjęcie, wyślę Kasprowi. Ktoś jest? Nie, sąd jest. Sąd jest, no właśnie. Tu mamy budynek sądu. Widzicie? Tak to się chodzi. Ten, kto jest szczupły, to ma łatwo. Ten, kto jest, że tak powiem, dobrze zbudowany, to ma trochę gorzej. No dobra, ale spróbuję i ja. W ogóle mnie nie widać na pewno. W ogóle mnie nie było widać, nie? Nie. Dobra, jesteśmy w drugim budynku, słuchajcie. Ten budynek z zewnątrz przynajmniej wyglądał na dużo lepiej zachowany. Jest dużo więcej graffiti, to na pewno. Bo tu mamy widok na dziedziniec i na ten budynek, w którym przed chwilą byliśmy. Tam na dachu widać tą maszynownię, do której no nie udało nam się wejść z racji pory roku chociażby. To znowu szyb windy, towarowej windy. O, wysoko. No, to jest wysoko. Tu jest wysoko. A tu łazienka. Znowu łazienka. Teraz są pomurowane wyjście. Gdzie? Myślisz, że to było wyjście? Nie, Michał, to chyba jest taka struktura, wiesz? To nie są wyjścia. Po prostu tak jest budynek skonstruowany. O, dziura. No, trzeba uważać. Trzeba uważać. Dziura na dół. No słabo byłoby spaść tych 3 metrów, czy 3,5. Trochę słabo. Idziemy dalej. Uważaj, Michał, na szkła. Mamy złe buty dzisiaj, a tu jest mnóstwo stłuczonych butelek. O, tu widać ślady działalności. Jakieś pudełko po prezencie. Generalnie rzecz biorąc. Chyba tu znowu było ognisko, widzę. Także ktoś tu, belka do siedzenia, ktoś tu się dobrze bawił. Ale nie widzę klatki schodowej. A jest, tutaj, dobra. Tu mamy jakieś pomieszczenie. No, a tutaj to nic nie ma. Tu nic nie ma. Zamurowane okno. I tyle. Jest klatka schodowa. A, bo tu jesteśmy na poziomie, bo tu już jest wyjście. A jest piwnica? Jest. Git, to jeszcze mamy. Przynajmniej tak wygląda, że jest znowu bloki. Dawaj, Michał, na górę szybciutko. Nie sądzę, żeby ktoś akurat... O, tu jaka dziura. Idziemy na samą górę? Nie, no po kolei chyba robimy piętra, nie? Bo tu jest wysoko. No wiem, że jest wysoko. Tu popalone jakieś. A, tutaj w ogóle ktoś, widzę, że konkretne ognisko sobie robił. Nie wiem, bez sensu. No. Ja tego nie rozumiem. Czy my jesteśmy od strony ulicy? My jesteśmy... Nie, my jesteśmy od strony... Uważaj. No jak to? A nie, tak, od ulicy jesteśmy. Tam byliśmy. Tam jest ta klatka schodowa, którą szliśmy poprzednio, z tym okrągłym oknem. Michał idzie obczaić, o czym gada koleś przez telefon. Czy nie dzwoni na policję? Czy nie musimy się stąd ewakuować szybko? No i co? Widzimy samochód, ten żółty.
Z rabiną na dachu w ogóle. Ale nikogo nie słychać. Dobra, idziemy. Dźwig. Drugi. A tu jaka dziura? Tu musiała być jakaś rampa albo coś. Z tej strony. Nie, nie będę podchodził, bo tam są okna z sądu. To niekoniecznie. Może i był balkon. O, takie płytki to ja pamiętam ze szkoły. Na podłodze miałem takie dwie cefałki, no. A tu była chyba łazienka. Ciii, to jest od ulicy, więc zachowajmy ciszę. Tak, tu ewidentnie była łazienka. Tu jest resztka brudzika. Widać to dosyć dobrze. To też są brodziki, kamienie prysznicowe. I ubikacje, o jeszcze resztki. Resztki muszli klozetowej. No. Resztki muszli. Strasznie dużo. O, nie ma to jak, że zadzwoni telefon na eksploracji. Bomba, po prostu bomba. Tutaj wydaje mi się, Michał, że tutaj były pomieszczenia biurowe. Bo to nie wygląda na produkcję żadną, tylko ewidentnie to są biura. Cały korytarz podzielony na biura, no. Tak, tam była produkcja, na tej dużej hali raczej, tak. I w tamtym budynku, zdecydowanie. A tutaj ewidentnie są to pozostałości po pomieszczeniach biurowych. Druga klatka schodowa. To dosyć spore pomieszczenie. No to też łazienka. Ewidentna łazienka. To samo tutaj. Tak samo jak niżej. O, witam pana. Przepustkę poproszę. Ja bym chciał zamówić piwo. A faktycznie, widzisz, Michał, możesz mieć rację. No. To mógł być jakiś bufet albo coś w tym stylu. No. Tylko nie pasuje mi, że to okno jest od strony klatki schodowej. To co, szli do pracy i kupowali sobie kanapki? Może i tak. Może i tak. O co, wracamy? Tą klatką idziemy, czy do tamtej wracamy? Możemy iść tą. Ta też jest w dobrym stanie jeszcze. Dużo lepszym niż ta pierwsza, po której żeśmy wchodzili. To też chyba biurowa część, nie? Podobny rozkład jak piętro niżej. Ale tu już nie ma takiego okienka. Nie, okienka już nie ma. Tu był balkon. Tu był balkon, tak. Tu ewidentnie był balkon. Uważaj na gwoździe jakieś z tych desek. Teraz wyczytałem przed sekundą, znalazłem informację na bieżąco, że ten budynek, w którym teraz jesteśmy, to jest budynek biurowy, który był łącznikiem połączony z częścią produkcyjną, czyli znajdujemy się w tej chwili w jednym z biur, budynku biurowego, natomiast cała produkcja była w tym budynku, który teraz widzimy, którym byliśmy wcześniej i on był połączony tym łącznikiem, którym żeśmy przeszli. Także teraz jesteśmy, panowie prezesi, jesteśmy w biuronku biurowo-administracyjnym. No co zresztą widać po układzie pomieszczeń. Tutaj już trochę większe te biura, więc... O, ale po co im taki wielki ten? Ale tu są... A patrz, a to... Co ta? Tam jest na zewnątrz już. Tam jest ulica, nie? No jak, no tu jest łazienka. To z tego pomieszczenia było winda? Serio? Nie. No właśnie, no mówię. Więc, ale są drzwi od windy z drugiej strony szybu. Ewidentnie. Już hałasu narobiłem.
Po co im taka... Wie, myślisz, że to była osobowa winda, taka wielka? Nie. Nie, no drzwi są od towarowej windy, ewidentnie. Natomiast nie bardzo wiem, gdzie te drzwi... No tu jest łazienka. Gdzie ty jesteś? Dzień dobry. No nie mów, że do łazienki były te drzwi. Ale numer. Ale to ktoś... To później musiało być przerobione, faktycznie. No bo tu jest ewidentnie łazienka. Znajdujemy się w łazience. I zobaczcie, i drzwi od szybu windy towarowej są zamurowane w łazience. Nieźle. Nieźle. Ciekawe, co to było wcześniej. Parapety z lastryku. Miałem takie w szkole. No bo tu ewidentnie są, no to były kible. No, zresztą widać jeszcze pozostałości po tych górnych rezerwuarach, takie jak to były w tamtych latach, więc no ewidentnie jesteśmy w łazience. Dużo ludzi musiało. Tak, no 700 osób w latach o tu jakie duże biuro. O tu już się sufit obwala. Zobacz, wiszą druty, może nie wchodźmy tutaj. W latach świetności tych zakładów pracowało tutaj około 700 osób, więc no 700 osób to już jest całkiem spory zakład. Nie oszukujmy się. Tak, część pomieszczeń, no te są na przykład przejściowe, tutaj trzy biura. Czy to jest, nie, to chyba współczesne dzieło sztuki. Myślałem, że to nogi ktoś podciskał. No. Zobaczcie, jak ludzie bezmyślnie. Pamiętajcie, że urbex to nie wandalizm i coś takiego, co tutaj widzimy, czyli ewidentnie ktoś z kopa, bo są ślady butów, tą ścianę rozwalił. No zupełnie bez sensu. Naprawdę. Pozostawmy wyburzanie ekipom remontowym, ekipom tak zwanych wyburzaczy i nie zabierajmy ich chleba, a my sobie zwiedźmy i nic nie niszczmy. Zabierz tylko zdjęcia, zostaw tylko odciski stóp. Pamiętajcie o tym. No a słuchajcie, w międzyczasie odpoczynek i pogrzebałem trochę. Jeszcze znalazłem trochę informacji. Otóż po roku 53 mieściła się, tak jak mówiłem wcześniej, filia zakładów mięsnych i przetwórstwa konserw w Frembertowie. Robili tu konserwy w 53 do... od roku 53. Potem to zostało przerobione na biura i hotel dla szwaczek zakładów Kora, które znajdowały się tutaj niedaleko. Zresztą znajdują się do dnia dzisiejszego, część z nich przynajmniej. A budynek został opuszczony w latach 90. XX wieku i od tamtej pory stoi i niszczeje. I jest w takim stanie, jaki właśnie widzimy, czyli od lat 90. Tu znowu jest półpiętro. No. Ale to samo, nawet taki sam jest układ. A, no parkiet jest, faktycznie. Resztki parkietu, słuchajcie. Część roze... A tam co taka dziura? To też jest parkiet. Nie, tu nie ma. Tu się tylko odcisnął, to jest beton. Tu jest parkiet. O, tutaj to ktoś mieszka. Ewidentnie weszliśmy komuś do domu. Poczekaj. Puk, puk. Nikogo nie widać, ale no raczej ktoś tu się szykuje, bo no widać, nawet sprzątał. Tu już wyżej nic nie ma. Tu też ktoś niedawno spało, widzę. No niedawna, jeszcze buty stoją. Istnieje szansa, że nikt, nawet jak nas ktoś z okna zobaczy, to nikt nie zadzwoni nigdzie, bo weźmie nas za bezdomnych, którzy ewidentnie się tu pojawiają. Jesteśmy chyba już na samej górze, nie? O, tu jest szyb. Chyba tak. Tu już się chyba raczej wyżej. O, i znowu te drzwi takie. A, bo to wszędzie są te drzwi. Nie, nie wszędzie. Raz, dwa, od trzeciej kondygnacji te drzwi się pojawiają, takie. A tu już wyżej nie, wyżej jest maszynownia. I tu jest ulica na dach.
A tu? No to nie będziemy tam wychodzić. Nie ma. No można by się było potem. Ja się potem wspinać nie będę. Chcesz wejść? Uważaj, tylko ostrożnie. Nie taki rzecz. Telefon ci wypadnie. Nie wypadnie. Jak widzicie, jest sąd. Można wejść do sądu. Znaczy na dach. I takie oto są widoki. Stadion Narodowy, stąd widać, jak widzicie, flagę. O. No dobra. To chyba widzieliśmy wszystko. Jeszcze jednej klatki? Idziemy na dół w takim razie. No jeszcze nie byliśmy w piwnicy i na tych dolnych kondygnacjach, nie? Bo ta druga klatka, no, tak jak żeśmy szli od tego łącznika. A to tu schodzimy do piwnicy teraz. Tu jest zejście do piwnicy. Idziesz? Idę. Tu jest jeszcze niżej. A nie, tu, a nie, tam są jeszcze jakieś pomieszczenia. Dobra, zaraz zobaczymy, co tu jest. Tu zamurowane. Nie wiem, co to było, ale... No tak pachnie, jakby to były ziemniaki, taką stęchlizną. No tu jest wyjście. Co? No właśnie, widzę. Idziemy? No idziemy. Ale tu, a nie, jest. Myślałem, że tu nie ma przejścia, ale jest. Uważaj, bo tu... Nie, jeszcze niżej, ale tu... A nie, tu jest tylko jakaś ziemianka. Tam coś jest za zakrętem. Tu idzie? No, tam. Nie, tu już nic nie ma. Teraz patrzmy na pierwsze piętro. Do tamtej klatki? Tak, do tamtej. Tamtej. Nie idziemy, bo tu jest sąd. Dobra. Idziemy do drugiej klatki z powrotem. Dobra, jesteśmy w drugiej klatce schodowej. Zobaczymy, czy jest tutaj zejście do piwnicy. O, tu są rury. A tu jest brama. Tu nie ma piwnicy. Tam jest dalej budynek. Tu jest brama, główna brama wjazdowa do zakładów. Tak, są schody, widzę. Tu był pewnie budynek, okienko ochrony. Tu nie byliśmy, to fakt. Idziemy. To spalone. Gdzie? No tak. Coś tu jest. Tu jest piwnica. Tu jest zejście. To za chwilę. Idziemy tu. O, jakie niebieskie płytki. To ty? Tak. To była ewidentnie łazienka. Niebieska. Dziura tylko po kiłku została. No uważaj, bo to są dziury. Nie wiem, co to było. Są drabinki zejściowe. Nie ma, tam raczej nic nie ma w środku. Nie, no nie, mury są. To może była kotłownia albo coś w tym stylu, wiesz?
tak wygląda. No bo albo jakieś zawory wodne, przyłącza, coś takiego. Jeszcze nie byliśmy. Nie, tu nie byliśmy. Ale to wszystko drewniane części są popalone. Nie wiem, dlaczego ktoś spalił framugi. Nawet rury są wyprute przez złomiarzy. Co? Aha. Tak, szafa, no. No, tak, w miarę tak. Tutaj... No to idziemy, moi drodzy, do piwnicy. Tutaj to ktoś mieszka. No, nie będziemy tu wchodzić. Nie będziemy naruszali, szanujmy czyjeś mieszkanie. Jakie by ono nie było, to jednak jest. Słuchajcie, to by było na tyle. Teraz idziemy przez główny plac. Zakłady Telefunken przedwojenne, a raczej to, co z nich zostało. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to jest teraz dobry moment, żeby zasubskrybować kanał i dać łapkę w górę. Wtedy będę wiedział, że wam się to podoba. Jak będę widział łapki w górę. Linki do naszego Instagrama, Patronite'a i fanpage'a na Facebooku znajdziecie w opisie tego filmu. A my z Michałem mówimy wam siemano, na razie. Na razie. I do następnego razu.